Paweł, jakie cele sobie stawiasz na ten turniej olimpijski w dziesięcioboju? Cel jest prosty, jedyny. Chciałbym tutaj zrobić życiówkę, czyli poprawić wynik z mojego, wynik z zeszłego roku, czyli 8140. Nawet jeżeli będzie 841, to będzie dla mnie już naprawdę fajne spełnienie marzeń i wszystko będzie wtedy jak najbardziej jak na tak. W Twoim przypadku, w których dyscyplinach to wszystko się rozegra, do których najbardziej się przygotowujesz? Znaczy, może w ten sposób. Jestem dobrze bardzo przygotowany w biegowo, tak? Czyli 100 metrów, 400 metrów, 110 płotki, 1500 metrów to będą, wydaje mi się, konkurencje, które są takie naprawdę pewne i wydaje mi się, że tutaj nie może nic nie zagrać, tak? No właśnie tutaj jest trochę problem, bo jeżeli jest się dobrze przygotowany biegowo i ta szybkość i wytrzymałość, wszystko, że tak powiem, gra, to wtedy konkurencje technicznie trochę mogą podupaść pod względem może nie wykonania, tylko coś tam może nie grać, tak? Więc nie nastawiam się tutaj na jakieś super wyniki w konkurencjach technicznych, aczkolwiek no zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Powiedz, widziałeś się z Ashtonem Eatonem, już tu wszyscy zastanawiają się, czy pęknie to 9000. Tak, widziałem się z nim dzisiaj na treningu, miałem okazję z nim zrobić trening płotkarski. No wydaje mi się, że jest tutaj bardzo dobrze przygotowany na pewno. To jest jedyna, znaczy główna impreza, do której każdy sportowiec szykuje formę. On w pierwszym wieloboju półtorej miesiąca czy miesiąc temu zrobił 8800, więc wydaje mi się, że te 200 punktów jest w stanie tutaj na pewno dorzucić. No i nie zdziwiłbym się, jakby poprawił po raz kolejny rekord świata.